No cóż, witam serdecznie. Krótko mówiąc, zagraliśmy dobry mecz od początku. Od pierwszej minuty była koncentracja, której brakowało nam w poprzednich wyjazdowych meczach. Mieliśmy świadomość, z kim dzisiaj gramy, z drużyną, która w tygodniu dużo pracy poświęciła na gdzieś tam motywację. Trener napracował się od groma, naprawdę szacunek. I ta drużyna, było widać, Grudziądz zawsze zdeterminowana, chciała osiągnąć dobry wynik, to nie podlega dyskusji, ale no tutaj naprzeciwko dzisiaj Odra Opole stanęła dosyć twardo i mocno stąpając po tym bardzo dobrym boisku. Myślę, że od początku do końca kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, strzeliliśmy dwie bramki, mogliśmy strzelić inne, no różnie z tą piłką bywa, ale generalnie jestem mocno zadowolony z postępu gry na wyjeździe, z odpowiedzialności i z tego, że zespół wiedział, czego chce dzisiaj na boisku. Tyle z mojej strony, dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Historia zatacza pewne koło, bo dwa lata temu, bodajże w tych samych czasie, spotkaliśmy się po dwóch różnych stronach. Ja rozpocząłem pracę w Olimpii Grudziądz. Trener był trenerem rozwoju i to wtedy my byliśmy górą, wygraliśmy 2-0 i rozpoczęliśmy marsz w górę tabeli. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to uważam, że przegraliśmy go mimo wszystko w głowach. Być może niektórzy zawodnicy nie wytrzymali presji tego spotkania, wiedząc, że strata jakichkolwiek punktów na własnym boisku będzie dla nas miała ogromne znaczenie i nie ma co ukrywać, że tak naprawdę przy wyniku 0-2, gdzie nie mieliśmy nic do stracenia, dopiero wtedy zaczęliśmy realizować mniej więcej to, co żeśmy sobie założyli. W kontekście przegranego meczu u siebie 0-2 ciężko mówić o pozytywach i nie zamierzam tutaj o takowych mówić. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że ojców sukcesu jest zawsze wielu. Jeśli przychodzą porażki, oczywiście odpowiedzialność spada na trenera. Nie boję się przyjąć tej odpowiedzialności, mimo wielu rzeczy, które w tym sezonie, w tej rundzie nie ułatwiają nam życia. Wielu problemów, o których wiedzą ludzie, którzy są blisko zespołu. Niemniej jednak biorę pełną odpowiedzialność i po 4 latach pobytu w Grudziądzu zaakceptuję wszelkie decyzje, które zostaną podjęte, bo jakieś ruchy należy podjąć, aby nie pogłębiać kryzysu, który niewątpliwie dopadł mój zespół. Na koniec z jednej strony chciałbym podziękować za doping zorganizowanej grupy kibiców, bo w większości, przez większość dzisiejszego spotkania ten doping był i tak jak prosiłem przed meczem i apelowałem o wsparcie, to myślę, że kibice stanęli na wysokości zadania. Natomiast grupki kibiców niezorganizowanych z trybuny krytej apeluję, jeśli nie potraficie nas dopingować w momencie, kiedy przegrywamy, nie dopingujcie zespołu także wtedy, kiedy osiąga sukces. Dziękuję bardzo. Czy to oznacza, że pan oddaje się do dyspozycji zarządu, czy po prostu czeka pan, co zarząd Olimpii postanowi? No, jeśli chodzi o zarząd i o prezesa, to jesteśmy w ciągłym kontakcie i szukamy rozwiązania tych problemów, które nas dotknęły jako zespołu. I po meczu z Rakowem mówiłem o tym, że pewna formuła gdzieś grania, szczególnie z tymi wymuszonymi pozycjami, się skończyła. Wróciliśmy w Katowicach do ustawienia z Maćkiem Wolskim, który był, można powiedzieć, następcą Kurowskiego. Ale niestety no, pierwsza liga, widać, nie jest jeszcze inaczej. Nasi zawodnicy, którzy zastępują kontuzjowanych, nie są na aż tak wysokim poziomie, aby móc rywalizować i realizować założenia, które nie są łatwe, bo ja nie ukrywam, że jestem bardzo wymagający w stosunku do swoich zawodników. Dziwnie to brzmi w kontekście tego, że jesteśmy tak nisko w tabeli, ale kibice są od tego, żeby nas rozliczać z wyników i nie dziwię się im, że są niezadowoleni z tego, w jakim miejscu jesteśmy.
Nieważne jak trenujemy, ważne żebyśmy te punkty mieli, tak? I to jest oczywista rzecz w kontekście oceny naszej gry przez kibiców. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to tak jak mówię, no szukamy rozwiązań z prezesem, szukamy rozwiązań z zarządem, jak zrobić, aby tych punktów było więcej w kontekście zimy, bo wiemy jak poprzednie wiosny wyglądały i tutaj wiadomo, że ta praca jest dobrze wykonywana. Natomiast w tej chwili znaleźliśmy się w ciężkim momencie i na pewno potrzebujemy jakiegoś impulsu jako zespół, żeby zespół nie ugrzął w tym marazmie, bo tak naprawdę zostały dwa mecze, które myślę są kluczowe, tak samo jak i ten był, w tym nie udało się zdobyć ani jednego punktu. Następny mecz u siebie z Sosnowcem i mamy kilka dni na podjęcie decyzji, co dalej.